I jesteśmy. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. No zaczęło się z przytupem Fool's Day, czyli to po angielsku, a po polsku prima aprilis. No, a żartów miało nie być. No dobrze. Pierwszy żart. Joe Biden zwalnia rezerwy ropy i za nim krok Japonia. To są dwa rynki, które nam specjalnie nie pomogą, absolutnie nam, ale swoim gospodarkom i swoim przede wszystkim użytkownikom pomóc mogą. No i nam też po części tak, dlatego że wczoraj ropa staniała WTI o 6, no nie, 5 chyba dolarów, no 6%, 6-7% do 100 dolarów za baryłki do baryłka zjechała, dzisiaj też trochę tanieje. Dzisiaj jest spotkanie, jak rozumiem, też wirtualne, krajów konsumentów ropy naftowej, konsumentów, nie producentów, bo OPEC Plus nie chce zwiększyć produkcji bardziej niż zapowiadał, że zwiększy. No i ci konsumenci ropy mogą dodać do wysiłków Bidena dodatkowe baryłki ropy, baryłki, bo nie wiadomo ile tego będzie. Międzynarodowa Agencja Energii, dwa tygodnie temu mniej więcej, to czas tak szybko leci, mówiła, że w kwietniu z powodu z Rosji będzie płynęło mniej o 3 miliony baryłek. Więc milion Bidena plus milion powiedzmy innych, no to jeszcze w dalszym ciągu nie jest 3 miliony. Czekamy na to, co będzie z Iranem, a z Iranem jest jakiś tam problem, bo Iran zaatakował chyba jakieś cele w Afganistanie. W Iraku, nie wiem, no gdzieś tam, przepraszam, niestety nie starałem się zapamiętać, co spowodowało nałożenie jakichś sankcji amerykańskich, czyli ta umowa z Iranem nieco się odsuwa nam w czasie. No i to też powoduje, że na rynku ropy może być, no może być ciasno. Tak. Na razie pan Putin, jak niektórzy wolą, dobra, będę mówił Putin, nie chcę sprzedawać ropy za ruble, tak jak od wczoraj sprzedawać chcę gaz za ruble. To też dosyć zabawna sprawa. Wyglądałoby właściwie od dzisiaj, wczoraj podpisał dekret. Wyglądało to też jak jakiś kawał na 1 kwietnia, dlatego że dzień wcześniej Pieskow, czyli rzecznik Kremla, mówił, że nie, absolutnie to nie chodzi o to, żeby natychmiast przechodzić na ruble, to będzie stopniowy proces, po czym następnego dnia Putin podpisuje dekret i już. Panie Piotrze, kto bogatemu zabroni, tak by się chciało powiedzieć? Bogatemu w gaz, rozumiem, bo to dotyczy tylko gazu. Na razie, chociaż są głosy w Rosji, że należy inne surowce też za ruble sprzedawać. Powiedzieć by można też, że bogatego w ruble, no bo tych rubli wydrukować można właściwie dowolną ilość. Ja to ciągle mówię, panie redaktorze, i muszę panu powiedzieć, że problem jest taki, że nikt mnie nie słucha. No i to bardzo dobrze, no niech i tak będzie. Mówię w zasadzie tylko ja i wicekanclerz Niemiec mówimy to samo. To znaczy, że pożytki z eksportu tychże surowców w dolarach czy w euro nie finansują tej wojny. One finansowały szkatułę wojenną Putina, tak, 640 miliardów dolarów, przypominam, rezerwy banku centralnego, to na pewno finansowały, przyłożyliśmy się do tego, ale w tej chwili ta wojna jest finansowana z rublami, które ja wiem, że można sobie wymienić dolary na ruble, tylko po co, kiedy można je wydrukować. A jeżeli myślicie państwo, że Putin się przejmuje tym, czy inflacja będzie 14%, jak w tej chwili ponoć jest, czy 24%, to naprawdę się mylicie, nie przejmuje się. W związku z tym, jeżeli, tak jak niektórzy nasi politycy, nie będę pokazywał palcem, krzyczą, że natychmiast trzeba uciąć import ropy i gazu. Gazu to akurat Polska w tym roku rzeczywiście utnie ten import z normalnych powodów. Po prostu dzięki mądrości polityków ja tego nie doceniałem, tego ruchu. Uważam, że się myliłem. W tym roku rzeczywiście gaz, jeżeli chodzi o gaz, będziemy odłączeni od Rosji bez chyba wielkich wzrostów ceny, ale ropy to się nie uda uniknąć. Jeżeli posłuchamy tych polityków, którzy krzyczą, że finansując
kupując na Orlenie, czy tam gdziekolwiek indziej ropę, czy benzynę, finansujemy wojnę. Proszę Państwa, to nie jest według mnie prawda. Myśmy ucięli możliwość wydawania ich tych pieniędzy. Najprostsza droga, żeby ukarać Rosję, jest zamknąć eksport do niej. Eksport, a nie import z niej, bo ona podobno tych walut nie może użyć. Podobno mówię, bo być może niektórzy omijają i tych trzeba łapać i karać sankcje. A poza tym no niewątpliwie Rosja i spółki rosyjskie mogą spłacać swoje obligacje tymi walutami, co świat Zachodu z radością przyjmuje i cieszy się, że nie ma niewypłacalności Rosji. Takie podwójne standardy według mnie. No ale ja już nie będę z tym walczył, bo to jest walka z wiatrakami. Wszyscy mówią zupełnie inaczej, więc okej, dobra. Ja się z tym nie zgadzam. Kropka. Panie Piotrze, ale to 1 kwietnia, 1 kwietnia, ale umówmy się, że od dłuższego czasu żyjemy raz, że w warunkach wojny informacyjnej i trzeba 3 razy oglądać każdego newsa z każdej strony, a z drugiej strony niestety, także z tej strony, której chcielibyśmy wierzyć, mamy tak mocne uproszczenia i skróty myślowe, że też kolejny raz każdego newsa musimy oglądać. Po raz czwarty. Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że ja, jeżeli chodzi na przykład o straty wojenne, które podaje Ukraina, straty rosyjskie, czy jeżeli chodzi o to, co Rosja podaje, czyli swoje ofiary, to ja przestałem czytać tego typu informacje, bo one nic nie niosą. Jedni mnożą razy 3, drudzy dzielą przez 3. No i tyle. No, a jaka jest prawda, nikt nie wie, w związku z tym podawanie takich informacji się kompletnie nie trzyma kupy. Wiadomo, że Rosja ponosi potężne straty w tysiącach liczone, jeżeli chodzi o żołnierzy. Wiadomo, że Ukraina też ponosi potężne straty. I tyle możemy powiedzieć. Wojna jest tragiczna, zawsze była i każda wojna jest i będzie tragiczna. Panie Piotrze, no to w takim razie może przejdźmy do clou programu, czyli jednak sytuacji rynkowej, a nie wojennej. Stany Zjednoczone, pan pisze o literze V, ale wskazuje pan na to, że rok temu mieliśmy to samo. Rok temu nie mieliśmy wojny, a nurkowanie na początku roku też było może nie tak gwałtowne, może nie zamknęliśmy całego kwartału na czerwono, ale trudno nie spojrzeć na Amerykę i nie powiedzieć, że business as usual. Tak, to w tej chwili wygląda. To, o czym mówi pan, panie redaktorze, to jest fakt, na który ja zwracam uwagę, że rok temu, na przełomie lutego i marca, dokładnie rzecz biorąc, jak państwo spojrzycie na wykresy, to zobaczycie korektkę, bo to trudno powiedzieć, że to była duża korekta. No ale był krzyk wielki. Rentowności obligacji 10-letnich, czyli rynkowe stopy procentowe, uderzyły, przekroczyły nawet przez chwilę 1,7%. Boże, co to się nie działo? Trzeba natychmiast sprzedawać spółki FANG, czyli Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google i kupować spółki, czyli sektor tak zwany growth, Tesla, i kupować spółki z sektora value, czyli te, które zyskują w dłuższym terminie na wzroście gospodarczym, którym nie szkodzą aż tak bardzo stopy procentowe wysokie. No była taka teza, ona zresztą od dawna istnieje na rynkach. A co w tym roku się pojawiło? Naprawdę, wierzcie mi Państwo, czytam to ciągle. Przy usiłowaniu wytłumaczenia dobrego zachowania rynków, no bo przecież 2/3 do przedwczoraj, no przedwczoraj może, bo wczoraj był spadek, wczoraj spadek, więc wczoraj mamy czwartek, środa do wtorku. Do wtorku S&P 500 odrobił ponad 2/3 straty, którą tę korektę rozpoczął w styczniu. To nie była korekta wojenna, ona sama z siebie powstała. Wtedy żeśmy się zastanawiali, czy kupujący spadki znowu wejdą ostro i zrobią literę V, czy nie. Potem przyszła wojna, czyli pogłębienie i teraz znowu jest do góry i jest ewidentna litera V, mimo że sytuacja zupełnie się zmieniła. Wracając do tych rentowności, w tej chwili to jest 2,4%, ale było niedawno ponad 2,5%. Przypominam, 1,7 w tamtym roku, 2,5% w tym roku. I w tym roku teza jest taka, że trzeba kupować koniecznie spółki FAN, bo im wysokie stopy rynkowe najmniej zaszkodzą. No dom wariatów? No dom wariatów, proszę Państwa. Oczywiście, dlaczego tak jest? No dlatego, że tak jak w tym starym Cavallo
analityka, którzy niekoniecznie rozumieją, ale wytłumaczyć zawsze potrafią. To jest ogródek do kamyk do mojego ogródka, więc wytłumaczyć zawsze się jakoś stara taki analityk czy komentator, wymyśla takie różne dziwne rzeczy. Ja myślę, że jednym z bardziej sensownych wytłumaczeń jest to, że akcje bardzo często, ja o tym też od czasu do czasu pisałem, bardzo często, przynajmniej na początku rozpędzania się inflacji, są doskonałym hedżem, jak się mówi w naszym slangu, tak naprawdę zabezpieczeniem przed inflacją. Bo tak rzeczywiście na przykład 100 lat temu w Republice Weimarskiej, wtedy kiedy rozpędzała się dopiero hiperinflacja, rynek akcji doskonale bronił posiadaczy kapitału i na rynku akcji zyskiwało się więcej niż traciło się na inflacji. Więc to jest chyba ten powód, oprócz tego, że pieniądz dalej jest tani, no, ta podwyżka stóp w Stanach jest naprawdę niewielka i te, które będą kolejne, też nie spowodują, że pieniądz będzie drogi, szczególnie w realnym wymiarze, no bo przecież inflacja jest dużo wyższa od stóp procentowych. A już zupełnie śmiesznie wygląda to w Europie, kiedy no dzisiejsze dane w Polsce mamy 10,9% CPI inflacja, wstępne dane. Zobaczymy, jakie będą ostateczne, no ale pewno w okolicach tego. A w Niemczech 7,3% przy zerowej stopie procentowej, czyli minus 7,3 jest realne oprocentowanie. Także pieniądz jest tak tani, proszę Państwa, że nic tylko szaleć na rynkach. Panie Piotrze, to od razu jeszcze pytanie od pana Pawła. Jakie perspektywy dla Nasdaqa na najbliższy miesiąc? No to po części panu powiedziałem. W tej chwili od dłuższego czasu wyglądało to tak, że przy tych ostatnich wzrostach dużo szybciej rósł Nasdaq niż S&P 500, niż szeroki rynek, czyli było kupowanie tych potężnych spółek, tych z Fangu i tak to w tej chwili wygląda. Jak długo to się utrzyma? Czy to jest pułapka na obóz byków? Bo tak niektórzy też twierdzą, że nie jest żadna litera V, tylko pułapka. Być może pułapka. Dużo zależy od sytuacji wojennej. Sporo zależy też od Fedu, od tego, czy Fed nie zaostrzy bardziej niż się oczekuje tej polityki. Zobaczymy to dopiero na początku maja, bo w kwietniu nie ma posiedzenia decyzyjnego i w maju Fed podniesie stopy, zobaczymy o ile, no, czy o 25, czy o 50. Według wszystkich wskazań i według tego, co mówi Powell, szef Fed, więc zanosi się na podwyżkę o 50 punktów bazowych, no ale to rynek powinien mieć w cenach. W związku z tym, jeżeli już, no to będzie kupowanie na razie Nasdaqa, bo taka jest w tej chwili narracja rynkowa. No, czy to ma ręce i nogi? Nie, nie ma, ale taka jest narracja i to się liczy. Wczoraj kolega Kamil Cisowski, z którym w czwartek zawsze mamy w Xelionie takie rozmowy, też zresztą transmitowane, i widoczne na YouTubie, zwrócił uwagę na czego ja nie zauważyłem też, że znowu wróciło szaleństwo na akcjach GameStop czy AMC. No znowu po ileś tam 100% do góry, czyli te pieniądze detalistów, drobnych graczy znowu weszły mocno do gry. No to nie zapowiada nic złego dla rynku Stanów. Szczególnie, że Stany są odległe od Europy i perturbacje wojenne europejskie stosunkowo niewiele, dużo mniej szkodzą Stanom Zjednoczonym. O tak można powiedzieć. Panie Piotrze, a skoro wywołał już pan wilka z lasu, czyli polską inflację z danych, pytanie od Adama, co z tym złotym, a także pytanie od Henryka, jak pan widzi stopy procentowe wobec tej galopady? Prostsze jest to drugie, to znaczy jak słyszę pana Ludwika Koteckiego, nowego członka, bo rada nam się zupełnie odmieniła. Przepraszam, jak słyszycie państwo warczącą wiertarkę, to nie u mnie, to gdzieś w okolicy, nic z tym zrobić nie mogę. W związku z tym, nie w związku z wiertarką, tylko w związku z panem Koteckim, no jest ultra jastrzębiem. Chyba większość tych nowych członków Rady Polityki
pieniężnej, to Jastrzębie. No już pan Glapiński, przecież prezes Glapiński powiedział, że jest super Jastrzębiem. W związku z tym będą podnosili stopy procentowe, na pewno. Zobaczymy to już w przyszłym tygodniu, że podniosą pewnie o 50 punktów, może o 75, kto to wie. Ja uważam, i to jest ta różnica między tym, co ja uważam, a tym, co rynek uważa. Rynek uważa, że stopy będą na 5, 5,5, a może nawet 6,5% na takich wysokościach, co potężnie by zaszkodziło oczywiście kredytobiorcom, to nie ulega wątpliwości. Nie bez powodu o 40% zdaje się spadła liczba kredytów hipotecznych zawieranych ostatnio. W związku z tym to, co Rada będzie robiła, to będzie podnosiła na razie stopy. To, co powinna według mnie zrobić, to stanąć na wysokości 4,5% powiedzmy procent i poczekać, zobaczyć, co się będzie działo, bo naprawdę wiele rzeczy może się zmienić i jeżeli nie będziemy widzieli naprawdę rozkręcającej się spirali inflacyjnej, czyli wzrostu płac zdecydowanie ponad inflację, ostatnie dane już lekko niepokoiły, bo wzrost płac był o 11,7% w sektorze przedsiębiorstw, podkreślam, nie wszystkich, niewielu, czyli tych, gdzie zatrudnia się od 10 osób wzwyż. 11,7 przy inflacji 8,5, tak było w lutym, prawda? I czyli 3,2 realnie, to uznane było przez analityków PKS-a za bardzo wysoki wskaźnik sugerujący, że pojawia się już presja na płace. Jeżeli ona się, to nie jest takie wcale pewne, bo być może to była presja wynikająca z Polskiego Ładu, po prostu. Zobaczymy. Polski Ład, jak wiemy, jest odwołany, są nowe zasady, jest PIT 12%, więc być może ta presja po prostu zdecydowanie spadnie. I wtedy podnoszenie stóp nadmierne, jak mówię, powyżej 4,5% uważam, że byłoby nadmierne, będzie szkodziło inwestycjom, będzie szkodziło popytowi wewnętrznemu i będzie uderzało w PKB oraz w rynek pracy. Według mnie to nie jest dobry kierunek. Panie Piotrze, jak niektórzy złośliwie donoszą, największa inflacja płacowa była, ale w ścisłym zarządzie NBP, tak więc nie dają dobrego przykładu. No jak wiemy, jeżeli chodzi o Sejm, Senat, rząd, to też sobie no, jakoś specjalnie się nie przejmowali tym, że jest inflacja, tak mi się wydaje, bo płace ich wzrosły nam bardzo mocno, jakoś wszystko ucichło. U nas wszystko po 3 dniach znika. Panie Piotrze, to jeszcze nawiązując do wcześniejszego tematu, Max pyta, co pan sądzi w kontekście oczywiście inflacji i stóp o sektorze WIG banki? O, to jest interesujące, ale to, na ten temat, panie redaktorze, chyba mówiliśmy i tydzień temu, takie mam wrażenie, prawda? No, będę musiał powtórzyć, bo nic innego nie sądzę. To znaczy, jeżeli chodzi o stopy procentowe, dzisiaj zobaczyłem, że po miesiącu, a nie wiem, z głupoty chyba, albo z braku chęci ruszenia ręką, mam dość sporą gotówkę na koncie, na tak zwanym koncie oszczędnościowym PKS-a. Zobaczyłem, jakie odsetki miałem. Więc odsetki wynosiły 1 zł i 1 grosz. Więc przy tak śmiesznie oprocentowanych funduszach, depozytach ludności, nawet na kontach oszczędnościowych, no banki mają bonanzę, no taka jest prawda, no bo stopy procentowe rosną, spłaty kredytów, raty kredytowe rosną, no on, zyski banków rosną. To jest jasne. Już nawet KNF pogroził paluszkiem i powiedział bankom, że powinni coś z tymi lokatami zrobić i zwiększyć oprocentowanie, ale jak na razie zdaje się, banki się specjalnie nie śpieszą. Już nawet minister finansów podniósł nieco 0,5 punktu procentowego na oprocentowanie na obligacjach detalicznych. W związku z tym banki mają żniwa z jednej strony, a z drugiej strony osłabienie gospodarcze. Mówi się w tej chwili o niewiele więcej niż 3% wzroście w tym roku. A jak będzie, to oczywiście nie wiadomo. To z kolei będzie w nich uderzało. No choćby te kredyty hipoteczne, których wolumen spadł o 40%, to uderza w banki. W związku z tym mamy dwie fale. Jedna pomagająca zyskowi, druga szkodząca. Jaki jest wynik? Jest
jak znam życie, jest dla banków korzystny. Jestem prawie pewien. Czy powinno się w tej sytuacji kupować banki? Niestety, nie odpowiem Państwu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie daję rekomendacji z zasady, a po drugie dlatego, że naprawdę sam nie wiem, czy będzie ważniejsze to, że te zyski wynikające z różnicy depozyt i kredyt są tak duże, czy przeważą spadek akcji kredytowej. Tego nie wiem, bo tego nikt nie wie. Także zostawiam to Państwu. Czy wierzymy w naszą gospodarkę, że się obroni i wojenna zawierucha na wschodzie jej niewiele zaszkodzi? Wtedy banki trzeba kupować. Jeżeli wierzymy, że bardzo zaszkodzi, wtedy należy je sprzedawać. Kropka. Panie Piotrze, a skoro wywołał też pan kolejnego wilka z lasu, to spytam, czy skoro nie pamięta pan poprzedniego ministra finansów, to do bieżącego też nie przywiązuje się pan za mocno? Poprzednie pamiętam chyba, Kościński się chyba nazywał, nie? Ale Tadeusz. Zawsze z powątpiewaniem takim pan z ostrożnością wymienia to nazwisko. Tak, był mało widoczny, to prawda. No obecny to jest pan premier Morawiecki przecież. Wicepremierem jest pan Soboń, a pan premier Morawiecki jest ministrem finansów i o ile wiem, nie ma następnego ministra finansów, więc wszelkie, jak słyszałem, różne dane podaje pan Soboń i pan Morawiecki, nie wiem czy to prawda. Jeden mówi, że 18 miliardów będzie kosztowała ta zmiana, która teraz wprowadził pan Soboń budżet, drugi mówi, że 15, a 3 miliardy to drobiażdżki. Dobrze, to odpuśćmy tą drobną złośliwość. Panie Piotrze, pozostaje mi jeszcze w takim razie spytać, czy wie pan już, ile podatku zapłaci pan w tym roku, znaczy za ten rok, w przyszłym? O, dobre pytanie, za ten rok. Za ten rok, w tym roku to wiem, bo widzę na swoim koncie w Urzędzie Skarbowym Elektronicznym. Czekam do ostatniego dnia, żeby kliknąć, zatwierdzam, bo coś tam będę musiał niemało dla mnie niemało dopłacić. Ile będę i zapłacę w przyszłym roku? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, dlatego że ja mam i emeryturę, mam i wynagrodzenie w Xelionie, mam inne różne obrywy również. No i naprawdę ja nie jestem w stanie tego i nie będę tego liczył. Po prostu zawierzę Urzędowi Skarbowemu, co sobie wyliczę. W kwietniu przyszłego roku to im dopłacę, bo prawie na pewno dopłacę. Panie Piotrze, pytanie od stałego historycznego, już chciałby się powiedzieć, widza, ponurego żniwiarza, czy to nie jest jednak tak, że kiedy dewizy płyną do Rosji i są w ten czy inny sposób wymienione na ruble, to umacniają ich walutę, co zmniejsza negatywny wpływ jej drukowania przez tamtejszy bank centralny. Wszystko to pomaga im utrzymać gospodarkę w jako takim stanie. To znaczy ja wiem, znam tę teorię, absolutnie znam, czytałem wiele bardzo zawiłych testów, które udowadniają w jaki sposób finansowana jest tego sprzedaży ropy i gazu ta wojna. Ja twierdzę, że oni nie muszą naprawdę wymieniać, naprawdę nie muszą. Tak, dolary i euro mogliby wykorzystywać na kupno, nie wiem, komponentów do broni, które używają. No to jak wiemy, są takie sankcje, że nie powinni móc ich dostać, tych komponentów. No chyba, że ktoś omija sankcje, wtedy mu trzeba dać w łeb po prostu. I tyle. Więc nie mogło tego użyć praktycznie. Jak powiedziałem, zatrzymać eksport do Rosji, to jest olbrzymi sens. Jeżeli chodzi o import z Rosji, no to brać i nie kwitować, mówiąc słowami Waldemara Pawlaka, byłego kiedyś premiera. Brać i nie kwitować, po prostu zahamowanie natychmiast importu do Polski, na przykład ropy, podniesie nam cenę na stacjach o 30-40%. Nie wiem, czy chcecie Państwo płacić 10 zł za litr, przy założeniu, że to nie zaszkodzi za bardzo Rosji. Na przykład, jeżeli chodzi o węgiel, to uśmiałem się, kiedy czytałem, co mówił na ten temat profesor Orłowski, który no bardzo delikatnie, on powiedział, że zahamowanie kupna węgla przez Polskę wcale Rosji nie zaszkodzi.
A nam to o tyle pomoże, że kopalnie przecież prosiły o zahamowanie importu z Rosji, żeby sprzedawać swój węgiel drożej. No i tak to będzie wyglądało, proszę państwa. Ja wiem, że teoretycznie w normalnym państwie, podkreślam, w normalnym państwie eksport oczywiście pomaga gospodarce, oczywiście pomaga finansom publicznym. To jest jasne, ale w państwie odciętym od możliwości użycia waluty, no to nie powinien pomagać, prawda? Niektórzy mówią, owszem, ale przecież mogą od Chin sobie coś tam kupić, prawda? Ale do Chin oni eksportują. Po pierwsze mają kilkanaście procent rezerw w juanach, więc mogą rozliczać się juanami, a po drugie mogą rozliczać się w barterze. My wam ropę i gaz, wy nam coś innego. Oni do Indii w tej chwili, Indiom zaproponowali sprzedaż ropy o 35 dolarów na baryłce mniej niż przed wojną. Czyli inaczej mówiąc jakieś 50-55 dolarów, czyli połowa obecnej ceny światowej. No więc oni sobie dadzą radę. A jak mówię, wojna, te czołgi, rakiety, to wszystko, wynagrodzenia jest w rublach, a rubli mogą mieć skolką ugodno. No, po rosyjsku znaczy ile tylko sobie chcą. No. Dobrze, uciekając z tematu rosyjskiego, panie Piotrze, pytanie od pana Michała. Jakie perspektywy giełd europejskich, zwłaszcza w zachodniej Europie? No nie, no niestety, no niech pan spyta pana Putina, przepraszam, Putina. Niech pan spyta Putina, dlatego że ja tego nie wiem. W normalnej sytuacji, takiej scenariuszu ani bardzo dobrym, ani bardzo złym, czyli pośrednim, jednym z gorszych możliwych, to znaczy wojna przechodzi w stan takiego chroniczny, można powiedzieć, czyli zamarza to wszystko tak, jak w tej chwili stoi. Oni dalej, mówię o ruskich, dalej strzelają rakietami, dalej mordują ludzi, dalej ostrzał artyleryjski, front się nie rusza. Co jest chyba najbardziej prawdopodobne niestety. I to trwa długo, 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 no to muszę państwu powiedzieć, że ja widzę ewidentne, ale to absolutne przyzwyczajenie się świata do tej wojny. No przecież wiadomo było, że to kiedyś nastąpi, a następuje zazwyczaj dość szybko. Miesiąc to już jest dość długo, w związku z tym świat się przyzwyczaja, świat finansów też się przyzwyczaja i jeżeli nie będzie jakichś nadzwyczajnych rzeczy, zauważcie państwo, że rozmowy w Turcji doprowadziły do potężnych wzrostów indeksów. CAC-Round, Xetradax ponad 3% albo 3%, w Polsce ponad 2%. No zachwyt po prostu, w Stanach też, no bo rozmawiają, za chwilę będzie porozumienie, oczywiste było, że nie będzie, ale starczył taki pretekst. A z kolei jak się te rozmowy może nie załamały, ale do niczego sensownego nie doprowadziły, no to reakcja negatywna była dużo mniejsza. No po prostu świat się przyzwyczaja. W związku z tym, jeżeli nie będzie super, super wydarzenia, które by przeszło w fazę dużo gorszą niż obecna, to ja myślę, że po prostu znowu wrócimy do tego, jak będzie wyglądała gospodarka, stopy procentowe i to będzie kierowało rynkami, a nie wojna. Ale starczy zaostrzenie sytuacji, żebyśmy znowu wrócili do sytuacji wojennej, a ja nie wierzę, że Putin odpuścił sobie Ukrainę. Nie wierzę w to. Panie Piotrze, to na koniec szybka seria. Pan Tomasz zaznacza, że nie szuka porady inwestycyjnej, tylko interesuje go pana zdanie na temat holdingu Kernel, bo z jednej strony wojna na ich głównym obszarze produkcji, z drugiej przewidywany wzrost cen płodów rolnych. No tak, tylko że płody rolne to jest problem. Jeżeli chodzi, bo Kernel to spółka ukraińska, nie każdy to musi wiedzieć. Płody rolne jest problem, dlatego że duża część jest pod ostrzałem. Mogą być duże areały nieuprawiane ziemi, o tym się mówi. Może brakować Ukrainie paliw do zasilania maszyn rolniczych. Będzie z tym potężny problem i to zależy od tego, jak będzie się wojna rozwijała. No niestety, no, trudno mi to powiedzieć. Wiadomo, że jeżeli dojdzie w końcu do jakiegoś porozumienia, jakiekolwiek by ono nie było, nawet bardzo kulawego, nawet oddającego 1/3 Ukrainy w ręce Rosjan, bo to tego ja nie wykluczam, chociaż na razie jest to kompletnie nierealne, to oczywiście, że natychmiast na tych spółkach ukraińskich będzie super hossa.
w ogóle pójdzie mnóstwo pieniędzy na odbudowę Ukrainy. No to już nie, niektórzy już szykują pieniądze na to. No ale na razie to ja bym się wstrzymał. O tak. Panie Piotrze, to pan Maciej pyta, co z powiedzeniem Selling May and Go Away? Czy będzie rozszerzono o kwiecień i czerwiec? Mamy na razie kwiecień. Porozmawiamy, panie redaktorze, o tym pod koniec kwietnia. Dobrze. I na koniec pytanie od pana Pawła. Załóżmy, że dostał pan od dobrego wujka, to dobry wujek musi być, od dobrego wujka 100 tysięcy złotych. Gdzie inwestujemy? Klasa ryzyka nie ma znaczenia. Horyzont czasowy 3 do 6 miesięcy. Nie, no to przecież ja nie raz mówiłem, to zależy od tego i od tak wielu czynników, że nie ma jednej recepty. Inaczej będzie starszy pan, taki jak ja, inwestował. Nie ukrywam tego, ja inwestuję w obligacje indeksowane inflacją i tyle. Ale oczywiście to nie będzie pana zadowalało, bo to jest w pierwszym roku jest 2,3% minus belka, a dopiero w następnych jest inflacja plus 1 punkt procentowy, co już wygląda w tej chwili tych, które mają ponad rok w moim portfelu, no naprawdę godziwie. Ale to pewno nie o to panu chodzi, no bo nawet te 10 czy 11% rocznie to pewno pana by nie zadowalało, tak jak myślę. Ale to mówię o starszych osobach, które jak zawsze mówię, mogą nie doczekać, jak zainwestują w bardziej ryzykowne aktywa i stracą. Nie mogą nie doczekać zysku. Jeżeli pan jest osobą młodą i dostał pan te 100 tysięcy, no to najpewniej w jakieś akcje. Jakie? Jeżeli już, to amerykańskie. No bo Ameryka jest tak daleko od tej wojny mimo wszystko, że najmniej im będzie to szkodziło, oraz rozważałbym chińskie. Czyli ponieważ zapewne nie może pan ich tak od sobie kupić, rozważyłbym jakieś fundusze inwestycyjne, które inwestują w Azji, która też jest dość daleko od tej wojny. Raczej nie Europy.